Witam was kochani wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Przychodzę dzisiaj do was z serią śpiewających widzów, czyli serią, w której wyłaniamy najpiękniejszy głos pośród wszystkich głosów na naszym kanale. To wy wysyłaliście mi nagrania swoich coverów czy jakichś muzycznych występów, natomiast ja przekazywałem swoją opinię, no i znowu reszta widzów głosowała, kto ma się pojawić w kolejnych odcinkach. No i cóż, pierwsze 6 odcinków się zakończyło, możecie sobie je oczywiście wszystkie obejrzeć. Natomiast dzisiaj rozpoczynamy bardziej ekscytującą część tej serii, ponieważ to są półfinały. Półfinał pierwszy oraz półfinał drugi. Pokażę wam dzisiaj 5 uczestników i w drugim półfinale 5. Miało być 6, ale dwóch nie podesłało filmu. Pozdrawiam. Tu już nie ma słabych głosów, tak naprawdę w ogóle nie było. No ale teraz mamy te 10 najpiękniejszych, które to wy wybieraliście do półfinału. Więc ja już się nie mogę doczekać, ja wiem, że to będzie rozpierdziel. To są nowe covery, których jeszcze nikt tutaj na kanale nie słyszał. Pamiętajcie, że to od was zależy, które dwie osoby przejdą do finału, więc po zakończonym odcinku przechodźcie do opisu czy do komentarzy, tam będzie link, w którym będziecie mogli głosować na swoją dwójkę faworytów z tego odcinka, no i z półfinału drugiego, który też się niedługo pojawi. W finale pojawią się 4 osoby. Zwycięzca otrzyma świetne słuchawki Audictus Winner. 2 bilety do Tropical Island, czyli do jednego z najlepszych parków rozrywki na świecie. No i spotkanie ze mną. A więc do dzieła. Pierwszą osobą, którą dzisiaj usłyszycie, będzie Adam. Adam Kalinowski. Powodzenia! A day, I just wish you could feel what you say. Sure, never tell, but I know you too well. Kind of mood that you wish you could sell. If teardrops could be buttons, I'd be sweet and praise with my mother's tall and tight dress. It what makes you adore. If I love you was a promise, will you break it? If you're honest, tell the mirror, will you know she's hurt before? Coś niesamowitego, Adam ma ogromny talent, ja już o tym mówiłem w poprzednich odcinkach. Jeśli chcecie, aby to Adam przeszedł do finału, to po prostu na niego głosujcie. Wow, laczki spadają. Druga osoba, Gabrysia. Gabriela Kowalewska przed wami. O, tak. Zaczynamy. Shallow! No niesamowicie trudna piosenka. Ale z tym głosem, z Gabrieli głosem, ja się nie mogę doczekać. Dawaj, Gabrysiu, pokaż nam. Lecimy. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? Jest bardzo czysto, bardzo ładnie. Fajnie się tego słucha. Poczekamy na lepsze. In the bad times I fear myself. On a deep end, watching sun diving. I never meet the ground. Crash to the surface where they can. Shallow, in the shallow, shallow, la la la.
Gabrysiu, masz niesamowity głos. Naprawdę gratuluję ci odwagi, bo wzięłaś naprawdę trudną piosenkę i świetnie sobie z nią poradziłaś. Ja też już wcześniej byłem bardzo zachwycony twoim talentem i jakby mocno to dostrzegałem. Myślę, że naprawdę jesteś wielkim pretendentem do tego, aby wygrać tę serię. Zresztą każdy tutaj ma ogromny talent i każdy może to zrobić, ale no mówię, no wow, po prostu. Tutaj jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na piękny klip do tego coveru, który widać, że został też nagrany starannie i z jakąś tam precyzją. Pięknie, no cóż mogę powiedzieć. Powodzenia życzę. Trzecia osoba. Czarująca, magiczna Weronika Walczak. Spójrz na ten zbiór, to jasna rzecz. A kapella. Że więcej chyba już nie da się mieć. Można zazdrościć mi, że wszystko mam, czego chcę. Czy widzisz ten cudowny blask? Tych skarbów dotąd nie widział nikt z was. Do szczęścia mało mi brak. Wiem, że uważasz tak. Mam przed Asią w pokłady niemałe. I co to się w kolekcji są mej? Chcesz? To mogę ci dać. Są wspaniałe. Ale cóż, kiedy ja więcej chcę. Chciałabym być tam, gdzie ludzie są. Zobaczyć ich najprawdziwszy taniec. Jak płyną lekko tak przy pomocy nóg. Płetwy na ziemi nie sprawdzą się, bo stopy mieć trzeba, by stanąć na nich i po ulicach móc, jak oni mówią to, iść. Chcę mieszkać tam, kiedy jest dzień i w słońcu brodzić dzień i cały wśród ludzi żyć, w ich świecie być. Naprawdę chcę. Ja dobrze pamiętam Weroniki wykonanie, to pierwsze, i pamiętam, że ona właśnie ma taki bardzo bajkowy głos i ona nadaje się niesamowicie do różnego rodzaju jakichś tam musicali czy podkładania głosu do bajek Disneya, czy coś w tym stylu, bo niesamowicie to współgra. Naprawdę duży plus za to, że zaśpiewałaś to a cappella, a może po prostu brawa za to, ponieważ śpiewanie a cappella nie jest takie proste, jak się może komukolwiek wydawać. Zawsze gdzieś tam, gdy ten podkład sobie w tle gra, no to jest nam łatwiej się skupić, łatwiej gdzieś być w tej tonacji, nie zjeżdżać i tak dalej, i tak dalej. Więc Weronika tutaj się naprawdę dobrze spisała. Wydaje mi się, że ma niesamowity talent. Właśnie głównie taki dubbingowy, taki podkładanie głosu pod różne piosenki filmowe. Może w tę stronę pójdziesz? Świetnie, Weroniko, trzymam za ciebie kciuki. Jesteśmy już w połowie odcinka, a ja bym chciał się wam z czegoś wytłumaczyć. Otóż ja wiem, że ta seria wraca po pół roku, ale był to dosyć celowy zabieg, gdyż jakby wtedy odcinki śpiewających widzów pojawiały się bardzo często, może troszkę za często. Ja nie chciałem, żeby ta seria nabrała takiej monotonii niepotrzebnej. Stąd ta przerwa, która miała na celu odświeżyć tę serię i dać takiego nowego spojrzenia na tych uczestników, aby każdy z was mógł sprawiedliwie na każdego zagłosować i pokierować teraz ich żywym talentem. Mimo, że nie jest to teleturniej na skalę światową, to myślę, że jest to jakiś taki mały zalążek dla tych wszystkich uczestników, aby próbować swoich sił, nigdy się nie poddawać i cały czas gnać do przodu. Jakby nie patrzeć, jest to jakieś zaprezentowanie się troszkę szerszej publice. Ja się niesamowicie cieszę, że mogłem dać tym uczestnikom taką sposobność do tego. Będę niezwykle uradowany, kiedy zobaczę za jakiś czas, że te osoby się spełniają w muzyce i spełniają swoje marzenia, bo to jest piękne. Ja też zawsze chciałem wystąpić gdziekolwiek, na jakimś innym kanale, pokazać swoje umiejętności, czy wystąpić gdzieś w telewizji. Strasznie trudno o to mi było wtedy, więc stąd ten pomysł na śpiewających widzów, aby ci niezależni twórcy mogli się pokazać na moim kanale. Lecimy dalej. Czwarta osoba, Amelia Woś. Zobaczymy, co Amelka ma nam do zaprezentowania, ale widzę tutaj niesamowicie trudną piosenkę, więc naprawdę nie mogę się doczekać. You shout it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but all your bullets ring.
a shade. Shoot me down, but I get up. I'm bulletproof, nothing to lose. Fire away, ricochet. Amelko, bardzo mi się podoba ta twoja lekkość w śpiewaniu. Po prostu stajesz sobie przed mikrofonem, niczego się nie stresujesz i sobie śpiewasz. Wybrałaś naprawdę trudny orzech do zgryzienia, bo ta piosenka to jest coś wow. Świetnie, że zaśpiewałaś to na swój sposób. Myślę jednak, że twoje poprzednie wykonanie piosenki Rihanny było ciutkę lepsze i tam pokazałaś siebie, swój głos jeszcze bardziej, swój talent. Chociaż to też nie jest jakby złe, nie zrozum mnie źle. Niemniej jednak cieszę się, że wziąłeś udział w tej serii i naprawdę się rozwijasz, bo to słychać od razu. Dobrze, zatem czas na ostatnią, piątą osobę tego odcinka i później będziecie mogli głosować, kto wam się najbardziej podobał. No i dwójkę z tych uczestników zobaczymy w finale. Ale teraz, piąta, niezastąpiona Martyna Sowińska. Yeah. Dobra Martyna, musisz podsumować ten odcinek ładnie. Słuchamy. Shallow! Czemu wszyscy Shallow śpiewają? To jest tak trudna piosenka, no ale dobra, dobrze to was świadczy. Słuchamy. Tell me something, girl. Yeah. Are you happy in this modern world? Ale jaka scena w ogóle świetna. Is there something else you're searching for? I'm falling. Ależ vibrato. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Widać, że to jest jakiś profesjonalny konkurs albo jakiś koncert, bo ta scena to normalnie wymiata, nie? Wow. Piękna. Tell me something, boy. Are you tired, try to feel that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? Dobra, ja chcę posłuchać ten moment. Dawaj, Martyna. Odpal rakiety. Na swój sposób. Pięknie, pięknie. Wiecie, co jest niesamowite, że wy wybieracie tak okropnie trudne piosenki, jeszcze idziecie z nimi na takie piękne sceny, to świadczy tylko, że się rozwijacie, że przełamujecie pewne bariery i z tego jestem niesamowicie dumny, kurczę. Może nie miałem jakiegoś super dużego wpływu na to, że Martyna znalazła się na takiej scenie, ale jestem dumny. Cóż, Martyno, zaśpiewałaś to dobrze. Cieszę się, że gdzieś tam w pewnych momentach wybierałaś takie swoje drogi, śpiewałaś na swój sposób, a niekoniecznie tak jak to jest w oryginale, oklepane, nudne, bo każdy tak śpiewa. To jest niesamowite, żeby szukać też siebie w tych piosenkach. Ja na przykład bardzo długo się uczyłem, próbowałem sobie z głowy wyjąć to, żeby nie śpiewać tych wszystkich coverów w ten sam sposób, jak ktoś już je zaśpiewał, żeby szukać swoich dźwięków, swoich jakichś tam sposobów na to. Martyna to zrobiła, Martyna pokazała, że umie. Brawo! Dla wszystkich uczestników dzisiejszego odcinka wielkie brawo ode mnie.
Ja gdybym mógł, to bym przepuścił wszystkie te osoby do finału i tam byśmy się spotkali. Ale cóż, ja na szczęście zmywam z siebie ten obowiązek i przekazuję go wam. Wchodźcie sobie do opisu, tam jest link do głosowania. Głosujcie na jedną spośród tych 5 osób. No i zobaczymy tak naprawdę, kto wygra głosowanie i z kim widzimy się w finale. 2 osoby się dostaną, więc głosujcie, pomóżcie im. Od dzisiaj macie dosłownie tydzień na to, aby głosować na swoich ulubieńców. Drugi półfinał też będzie miał tydzień, więc naprawdę już w niedalekiej przyszłości widzimy się w drugim półfinale, no i w finale. No i cóż, ja mogę. Zapraszam was bardzo serdecznie na mojego Instagrama, na którym macie wszystkie świeże informacje i piękne zdjęcia. Jakiś czas temu założyliśmy również Instagrama dla naszego sklepu Ciawlovers, który zostanie niedługo otwarty. Pojawiają się tam piękne focie psocie na temat naszych produktów i tego, co będziecie mogli w sklepie zobaczyć. Uwierzcie mi, że sklep będzie niesamowity. Ja już widziałem, kurczę, stronę, jak to będzie wyglądać. Widzę te produkty, bo już przyszły do mnie. Tam za tą tablicą wszystkie leżą, ale nie mogę wam pokazać. I jaram się jak dziecko, po prostu będzie niesamowity sklep. Warto było czekać tyle, na pewno. Where they can hide us, we're far from the shadow now. No i cóż, zapraszam was do naszej cudownej grupy Ciawlovers na Facebooku, ponieważ tam teraz mamy taką akcję, że dla 5 najbardziej aktywnych członków grupy będziemy wysyłać pamiątki ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ trochę ich mamy, ale z prawdziwych Stanów Zjednoczonych, z prawdziwego Nowego Jorku, nie, że tam wiecie, podrabiane. Mała rzecz, a cieszy, więc koniecznie wbijajcie i bądźcie najaktywniejsi, jak tylko potraficie. Półfinał pierwszy, wszyscy uczestnicy, wchodźcie w opis, wchodźcie w link, wchodźcie w ankietę i naprawdę pomóżcie im, bo kto jak nie wy może im pomóc, no. Dziękuję za wszystko, żegnam się z państwem, do zobaczenia kochani w przyszłych odcinkach, pa pa.